końcu. Cześć, witajcie po przerwie wakacyjnej. Wracamy na YouTube'a, wracamy z filmami. Co u nas było słychać przez ostatni czas, jak spędziliśmy tę przerwę wakacyjną, opowiem wam za sekundę. Najpierw ugotujemy obiad, bo jesteśmy bardzo głodni przez drogę. Muszę wam powiedzieć, że przez te ostatnie półtorej miesiąca, kiedy nie nagrywaliśmy, trochę się stęskniłem za tym. Stęskniłem się za tym gotowaniem, wywaniem, za pokazywaniem, przede wszystkim za tym, że mogę po prostu do was mówić, a wy sobie to słuchacie. I po tym, co ostatnio dostaliśmy dosyć sporo wiadomości, domyślam się, że część z was czekała na te filmy. Nawet Kuba, który malował naszego vana, pytał się, kiedy wrócimy na YouTube'a. Wczoraj się z nim widziałem, a to potem wam opowiem dlaczego. Ale wszystko wam opowiem, tylko muszę po prostu coś zjeść, bo jestem strasznie głodny. Jechaliśmy tu strasznie długo, mega długo. I czuję, że po prostu to są ostatnie sekundy, kiedy jestem taki uśmiechnięty. Moi drodzy, mało jest tutaj do krojenia, mało jest tutaj do pokazywania, ponieważ robimy zwykły makaron z pesto i suszonymi pomidorami i kawałkiem kurczaka. Więc tutaj nie będziemy poświęcać dużo czasu gotowaniu. Zanim się nam ugotuje makaron, muszę wam powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, nie naprawiłem nadal kuchenki i nadal mamy jeden palnik, dlatego też czekam, aż się najpierw ugotuje makaron, a później zrobię to. Ale przed targami w Poznaniu i w Nadarzynie, na których będziemy, mam nadzieję, że mi się uda po prostu naprawić tą kuchenkę. A druga ważna rzecz jest taka, że chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu moim oraz Kasi za pozytywny odbiór filmu, którym nakręciliśmy na podsumowanie naszych 5 lat podróży. W zasadzie to nie my nakręciliśmy, ale my umieściliśmy go na naszym kanale na YouTubie. Dostaliśmy bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo e-maili, prywatnych wiadomości, takich otwartych, po prostu wzruszających. Niesamowity odbiór był. Siedzieliśmy z Kasią i po prostu wzruszeni, łzy w oczach, czytaliśmy wasze historie, dzieliliście się z nami pozytywnym wpływem naszych filmów na wasze życie. I to po prostu nawet teraz, jak mi mówię, to już mi się łamie głos, bo bardzo dużo osób napisało, że nie tyle, że się zdecydowali na van life, co po prostu zdecydowali się zrealizować swoje marzenia albo sięgnąć po rzeczy, które po prostu odkładali, które się bali zrobić. I na przykład otwierali firmy, podróżowali, sprzedali dom, kupili kampera, no bo są mnóstwo przeróżnych historii, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Większość osób dostała, wydaje mi się, że wszyscy dostali odpowiedź na wiadomość. Jeżeli komuś nie odpisaliśmy, to przepraszam, ale naprawdę było strasznie dużo. To tyle, jeżeli chodzi o ten ostatni film. On jest mega fajny, jego nadal bardzo lubię oglądać. Co kilka dni sobie po prostu odpalam i oglądam, bo tam jest po prostu dużo emocji. I cieszę się, że wypuściliśmy taki film i cieszę się, że zrobiliśmy po nim przerwę, bo odpoczęliśmy po prostu sobie trochę od kręcenia i od tego życia... Muszę zamknąć. Życia po prostu influencera. My praktycznie całkowicie wyłączyliśmy się z internetu, przynajmniej ja. Łukasz tam czasami ogarniał maile, jakieś takie sprawy bieżące, sprawdzał wiadomości. Ja natomiast pozwoliłam sobie na całkowite zniknięcie zarówno z Instagrama, z YouTube'a, no ze wszelkich social media, z internetu. I muszę wam powiedzieć, że to była wspaniała przerwa, dlatego że no, pozwoliła mi zająć się innymi sprawami i na chwilę odłączyć od tego świata i przede wszystkim zatęsknić. I teraz czuję, że po tym miesiącu przerwy mam nową energię, nowe pomysły, nową chęć właśnie dzielenia się z wami tym wszystkim, co będzie nas za niedługo spotykało. Może to danie nie wyglądało na najbardziej estetyczne, ale było naprawdę pyszne. Teraz ja umyję naczynia, niech będzie sprawiedliwości zadość. Pozmywane, a teraz co? Kawusia. Moi drodzy,
normalnie jesteśmy już po obiadku, po kawusi. I teraz w kilku słowach chciałbym wam powiedzieć, co się u nas działo przez ostatnie tygodnie, miesiące, kiedy nie mieliście okazji śledzić naszych losów ani na Instagramie, ani na YouTubie. Otóż mieszkaliśmy w Krakowie. Nasi przyjaciele Kasia i Piotrek kupili sobie nowe mieszkanie, ale jeszcze nie zabrali wszystkich rzeczy ze starego mieszkania, więc my, że tak powiem, zajęliśmy to mieszkanie od nich, ich mieszkanie, i no, mieszkaliśmy sobie tam w dużym mieście, korzystaliśmy ze wszystkich dóbr, które daje duże miasto. Ja zrobiłem w ogóle sobie tą całą listę rzeczy, które chciałbym zrobić. Napisałem sobie ściankę wspinaczkową, wizytę w operze, wizytę w teatrze. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale ja już zbliżam do 40 i na dyskoteki nie chodzę, a jakąś rozrywkę potrzebuję sobie zapewnić, więc poszedłem sprawdzić, czy moją rozrywką będzie w przyszłości teatr albo opera. Moi drodzy, spełnia się kolejne moje marzenie z listy rzeczy do zrobienia w dużym mieście. Za mną jest budynek opery i idę na spektakl do opery. Idę sam. Kasia powiedziała, że nie jest zainteresowana tego typu sztuką. Ona poszła sobie na jogę, a ja niestety w t-shircie, bo nie mam takich koszuli ani garnituru, więc idę w t-shircie chyba jako jedyny. No ale nic, zobaczymy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was był kiedyś w operze. Dajcie mi znać, czy wam się podoba tego typu sztuka. I na pewno wiem, że opera nie będzie. Pomimo tego, że było pięknie i ładnie i dostojnie, to podobały mi się bardzo instrumenty i cała ta orkiestra. Natomiast śpiew operowy po włosku kompletnie do mnie nie przemawiał, więc już więcej raczej do opery nie pójdę, ale jeszcze się wybiorę kiedyś do filharmonii. Natomiast w teatrze było bardzo fajnie. Jak ci się podobało? Fajnie. Na ściance wspinaczkowej też było bardzo fajnie. Ale to jest super. No to fajnie. I starałem się zrobić dużo rzeczy, na przykład sobie też zamówiliśmy dietę pudełkową na kilka dni, żeby sprawdzić, jak to jest nie gotować, tylko że ci po prostu przywożą jedzenie gotowe. I co jeszcze robiłem? Na saunę kupiłem sobie ten karnet, więc dużo rzeczy takich, które nie mogłem sobie pozwolić w trakcie podróży, pozwoliłem sobie po prostu w Krakowie. Jeździłem dużo na hulajnodze i tak dalej, więc dużo rzeczy się zmieniło w dużym mieście przez ostatnie 5, w zasadzie to 10 lat, jak nie mieszkamy w Krakowie. I na początku trudno było się odnaleźć, ale odnaleźliśmy się. Więc głównie się tym zajmowaliśmy, że po prostu szukaliśmy sobie nowych rzeczy do robienia. Kasia wam za chwileczkę opowie, co ona robiła. A drugim powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na mieszkanie w Krakowie, było to po prostu, że samochód, nasz van, wylądował u mechanika. W zasadzie to nie była jakaś pilna naprawa, ale co roku wysyłamy samochód do naprawy, żeby po prostu powymieniał wszystko to, co mogłoby się zepsuć. I dobrze, że to zrobiliśmy, bo cały rozrząd, paszek rozrządu ten z przodu, bowiem w Maroku mieliśmy wymieniany tył, tam rozrząd na pompie paliwa, natomiast z przodu trzeba było to wymienić, więc to była, że tak powiem, tak kosztowna i czasochłonna robota, plus jeszcze wizyta u elektryka, naprawa szyb, naprawa tutaj wentylatorów, no dużo rzeczy było po prostu takich niedziałających. Dało się z tym żyć, ale jest okazja w Polsce to zrobić, to lepiej to zrobić tutaj. No a później samochód wyjechał do mojego kuzyna Kuby, a jeszcze wcześniej do innego kuzyna Krzyśka, który wypiaskował go od spodu, a Kuba go miał tylko pomalować takim zabezpieczeniem, którym się zabezpiecza samochód od spodu, ale po piaskowaniu wyszło na to, że samochód jest po prostu zgnity i te belki, które są wzdłuż samochodu, one są po prostu kompletnie przegnite. Tego nie można było spryskać tylko tym zabezpieczeniem, tylko trzeba było to wymienić. A żeby to wymienić, trzeba było bebeszyć cały samochód, ponieważ podczas spawania mogło dojść do zapłonu i mogło się spalić, nasz kamper się mógł spalić, więc Kuba powiedział, że nie zrobi tego dopóki tu będzie, że tak powiem, łatwopalny materiał, więc musiałem usunąć całą podłogę z połowy auta, usunąć ocieplenie, usunąć wszystko, żeby można było bezpiecznie, że tak powiem, powycinać te wszystkie elementy, wspawać nowe i zabezpieczyć, więc znowu nas trochę szarpnęły te naprawy po kieszeni, ale lepiej zapłacić w złotówkach niż w euro za granicą. Więc w skrócie z mojej perspektywy tak wyglądały ostatnie tygodnie, a za chwileczkę Kasia wam opowie, co działo się u niej. Tak to zabrzmiało, jakbyśmy osobno byli w tym Krakowie, ale byliśmy cały czas razem, z tym, że każdy wykorzystał ten czas, żeby rozwijać swoje pasje. I ku mojemu zaskoczeniu, moją pasją od jakiegoś czasu jest sport.
i surfing, mam tu na myśli, a także joga, więc mój plan na Kraków był taki, że w tym czasie pójdę na siłkę i będę pracować nad łapami, żeby na surfingu móc padlować, jak to się mówi w żargonie. No i miała to być siłka, ale niestety nie mogłam znaleźć takiej siłki, która by mi odpowiadała, więc wylądowałam w studiu jogi i praktycznie codziennie chodziłam na jogę albo na pilates, nawet zdarzyło mi się raz iść na boks i ku mojej wielkiej radości i uciesze już po miesiącu zobaczyłam, że moje całe ciało się wzmocniło, że mogę robić deskę, mogę robić pompki, więc wiem, że właśnie cel został osiągnięty, te łapki się wzmocniły i mam nadzieję, że już za niedługo będę mogła sprawdzić, jak to wszystko działa na surfingu. Ale no nie samą jogą i nie samym sportem żyłam w Krakowie. Był to również czas spotkania się z przyjaciółmi, z przyjaciółkami. Byłam u mojej dobrej kumpeli Łysej na Roztoczu, która wybudowała sobie piękny dom. Była razem ze mną też tam Izabela. Razem sobie popłynęłyśmy na kajaczki, pokorzystałyśmy trochę z tego pięknego rejonu. No a oprócz tego praktycznie całe dnie pisałam książkę o Maroku. Miał to być przewodnik i jest też przewodnik, ale w trakcie pisania zrozumiałam, że moim głównym celem tej książki było to, żeby przeprowadzić Was, osoby, które się wybierają do Maroka, jakby za rękę, żeby Was wprowadzić w klimat Maroka, tak, że kiedy przyjedziecie na miejsce, żebyście nie przeżyli tak dużego szoku kulturowego, jak przeżyliśmy my, bo ci, którzy z Was oglądali Maroko, to wiedzą i pamiętają, że na początku było nam trudno, szczególnie Łukaszowi było ciężko, było mało uśmiechów, a dużo narzekania i to wszystko spowodowane było tym, że Maroko bardzo nas zaskoczyło tym, jak inne jest od Europy i krajów, w których byliśmy do tej pory. I Maroko okazało się właśnie pierwszym krajem, w którym przeżyliśmy szok kulturowy. Zajęło nam ponad miesiąc, żeby się zaadoptować do tych warunków, do tej nowej rzeczywistości, więc moim pragnieniem stało się, żeby wprowadzić Was w tą rzeczywistość jak najłagodniej, żeby wytłumaczyć i pokazać to, czego się dowiedzieliśmy i opowiedzieć trochę o tych patentach, których się nauczyliśmy, żeby Wam było po prostu łatwiej. Też chciałam, żeby ta książka trochę tłumaczyła tą rzeczywistość dla osób, które są po prostu zainteresowane Marokiem i ludźmi, którzy tam mieszkają. I teraz tak, jeśli macie ochotę na taką książkę i czujecie, że to jest coś dla Was, to bardzo serdecznie zapraszam Was do zapisania się na newsletter, z którego otrzymacie wiadomość o przedsprzedaży i o tym, jak ta książka się pojawi. Ale mam też do Was pytanie i prośbę, ponieważ planowaliśmy początkowo, że to będzie forma elektroniczna, że powstanie z tego e-book. Natomiast ostatnio spotkaliśmy się ze znajomym, który powiedział nam, że no, on wolałby książkę papierową i czuje, że wielu z Was też wolałoby książkę papierową. W związku z czym zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy nie wydrukować jakiegoś nakładu. Tak więc proszę, dajcie nam znać, czy jesteście zainteresowani taką książką i czy chcielibyście ją mieć w formie papierowej. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ jest to duża decyzja, bo nie chcemy marnować papieru, nie chcemy marnować czasu osób, które musimy zaangażować w przygotowanie wydruku takiej książki. No i nie będę ukrywać, jest to też nakład finansowy z naszej strony, więc bardzo zależy nam na tym, żeby odpowiednio to oszacować i żeby ta książka trafiła właśnie do osób, które są zainteresowane. Te ostatnie miesiące w Krakowie minęły nam bardzo szybko i cieszę się, że tak się to poskładało, że byliśmy trochę zmuszeni wprowadzić się do mieszkania, bo dzięki temu troszeczkę odpoczęliśmy od vana, od tej małej przestrzeni i przede wszystkim zatęskniliśmy za nią, zatęskniliśmy za naszym vanem, zatęskniliśmy za życiem w drodze i cieszę się, że do niego wracamy. I zatęskniliśmy za ciszą, bo w tym mieszkaniu jest dużo miejsca, ale sąsiedzi na 12 piętrze remontują, na 8 remontują, na zewnątrz budują trasę tramwajową. Cały czas jeżdżą karetki i nie ma gdzie po prostu uciec, a my w vanie, to co jak nam za głośno, to po prostu jedziemy do lasu i zaśpimy. Ja po prostu strasznie się tęskniłem za ciszą, jaką daje żyć spanie w vanie. Na cmentarzu, albo gdzieś tam. O, i za łóżeczkiem. Ale łóżeczko to zawsze sobie można, wiesz, materac zabrać. A przed tym remontami od 7 rano po prostu jeździli z tymi, no ale jest jak jest, ale po prostu ciszy to nie można zaznać w bloku. Moi drodzy, teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować firmie Samsung,
która jest partnerem dzisiejszego odcinka, za wyposażenie nas w ten niesamowity projektor. Jest to projektor The Freestyle, Samsung The Freestyle, który jest przenośnym projektorem z ruchomą głowicą i można na nim oglądać filmy, seriale, obrazy, zdjęcia dosłownie wszędzie, i w domu, i w kamperze, i w podróży. Działa bezprzewodowo, nie ma tutaj poza tym kabelkiem żadnych kabli. Jest za to powerbank, co więcej, ma wbudowany głośnik i to, co jest najfajniejsze w nim, też wiele rzeczy jest fajnych, ale mi najbardziej podoba się to, że on działa jak Smart TV, czyli posiada on wbudowane wszystkie aplikacje do oglądania filmów, można na nim oglądać nasze vlogi, można na nim słuchać muzyki, no po prostu wszystko na nim można zrobić, więc jest bardzo funkcjonalny, prosty w obsłudze projektor, który naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, a daje bardzo dużo przyjemności w oglądaniu i spędzaniu miło czasu wieczorem. My mamy do niego jeszcze taką przenośną obudowę, którą można, że powiem, spakować go i zabrać nawet do plecaka i gdzieś tam wysoko w góry zabrać pod namiot albo do jakiejś bacówki i tam sobie oglądać seriale albo vlogi Kasi i Łukasza. My oglądaliśmy na początku na tym malutkim ekranie, to ekranie, to znaczy okno po prostu, żaluzja biała, i na tym oglądaliśmy na początku, ale że tak powiem, ten rozmiar jest nieduży, więc zamontowałem tutaj taką żaluzję rozciąganą, taki ekran, ale dzisiaj, jeżeli się uda i nie będzie padało, to pokażemy Wam, jak można w pełni wykorzystać możliwości tego projektora, wyświetlając film na zewnątrz, na naszym vanie. Wygląda to tak, jak myślałem, że będzie wyglądało. Dałem plamę, bo kupiłem prześcieradło, ale nie wyprasowałem go. Przed chwileczką go skropiliśmy z Kasią wodą i ponaciągaliśmy, żeby wyprostować, ale no nie jest to proste i mamy ząka, że tak powiem. Kasia wymyśliła, że będziemy prasować żelazkiem. Żelazkiem, nie mamy żelazka. Kasia wymyśliła, że będziemy prasować czajnikiem. Spróbujemy, może się uda. I jak ci idzie? Na razie mam czajnik. Brawa, brawa. Jestem. Prasuję! Prasowanie! Działa! Tylko muszę to robić tak, bo mi się wylewa. To jest wielka improwizacja. Van life po prostu niczego tak nie uczy jak improwizacji. Żelazko z czajnika. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadł. No, 5 lat mogłaś tak pracować. Dokładnie. A tak to chodziliśmy w pamięci. Się to wylewam. Czopka Kaśka tam robi? Mi się wylewa. No, jesteś po prostu mistrzynią świata, Kaśka. To jest kabaret. Zmieniamy tematykę kanału, to będzie od dzisiaj kabaret. A myślę, że wydaje, że nasi widzowie czasami mają kabaret z Łukaszem. A ty masz to na co dzień. Stand-up. Masz stand-up na co dzień. Tak więc, moi drodzy vanlifersi, jeżeli zależy Wam na prostych ubraniach, to nie potrzebujecie żelazka. Wystarczy czajnik. I tyle. I trochę fantazji. I pięknie, Boże, pięknie. Lepiej niż w maglu. Łukasz mi pozazdrościł funkcji. Ja się po prostu cofam w przeszłość. Najpierw naciągałem to prześcieradło jak z moją mamą. 30 lat temu naciągało się prześcieradła krochmalone. A teraz mam wrażenie, że przeniosłem się jeszcze dalej do epoki, w której były żelazka na węgiel. Bo to jest takie ciężkie, nie? Wygląda jak to takie żelazko na węgiel. Młodzi ludzie nie mają pojęcia, o czym ja mówię teraz. Wygooglujcie. Wygooglujcie sobie żelazko na węgiel. Albo krochmal. No super! Pociągnij tam trochę do ciebie. Popatrzcie, działa. Znaczy tu akurat nie w tym miejscu, ale tam gdzie Łukasz. Ale jest wyprasowane. Super! Brawo. High definition. 4K. I byśmy zarabiać pieniądze. A... Trzeba oprzeć te
moi drodzy, powoli będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Był bardzo przegadany, ale dawno się nie widzieliśmy, więc było dużo rzeczy do nadrobienia. Musieliśmy się wam wygadać. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście się z nami zobaczyć, to wróciliśmy na trasę i jeździmy po Polsce. Będziemy przez wrzesień i październik po Polsce i po Anglii. Także wszystkie osoby z Londynu i z Bristolu serdecznie zapraszamy na spotkanie. Londyn 23 września w sali Posku na Hammersmith, a w Bristolu 24 o 16 w Kościele Polskim. Jeżeli chcielibyście nas zobaczyć albo na przykład kupić książkę, bo w Anglii jest problem z tymi książkami naszymi, to będziemy mieć trochę książek ze sobą. Zapraszamy was bardzo serdecznie na spotkania. Później wracamy do Polski i będziemy na targach karawaningowych w Nadarzynie. Ostatni weekend września będziemy przez wszystkie dni na strefie YouTubera z innymi vanlifersami znanymi z Instagramów, z YouTube'a i tak dalej. I gdzie później? Później mamy biblioteki w Dopiewie, Grodzisk Wielkopolski i Złotowo, więc wszystkie osoby z tych miejscowości i okolic też zapraszamy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną listę tych wszystkich wystąpień, to kliknijcie sobie tutaj i tam jest rozpisane całe kalendarium wszystkich naszych wystąpień do końca października. Na koniec października zjawimy się jeszcze w Poznaniu na targach Caravan Salon, gdzie również mamy nadzieję, że się z wami spotkamy. Mamy już taką stałą ekipę, która co roku się pojawia, więc nie możemy się doczekać na kolejne spotkanie. I tym samym na koniec tego vloga ogłaszamy nasz powrót. Przez tą przerwę zdążyliśmy się zastanowić, co dalej. Postanowiliśmy, że no nie damy rady żyć bez YouTube'a. Po prostu lubimy to robić, zatęskniliśmy za tym, uwielbiamy kontakt z wami, a wiemy też z wielu waszych wiadomości i z rozmów, że jesteście ciekawi tego, co będzie się działo już w Portugalii, kiedy mamy nadzieję, że uda nam się zakupić jakiś kawałek ziemi. Więc wtedy wrócimy z regularnymi vlogami. Natomiast vlogi w najbliższym czasie, przez kolejne 2 miesiące, to będą takie vlogi nieregularne. Nieco tydzień, chyba że nam się uzbiera materiał. Zobaczymy. Na pewno z Londynu będzie vlog i potem zobaczymy, jak nam pójdzie nagrywanie, czy będzie coś interesującego do pokazywania. No, od Portugalii już będziemy nagrywać i cisnąć. Dziękujemy za dziś. Bardzo cieszymy się, że wróciliśmy. Bardzo cieszymy się, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy was wszystkich turbo serdecznie. I co? Do zobaczenia. I dobrej nocy. Pa!